Cześć wszystkim, tu znowu Takumi, a razem ze mną jest... Ula 7! Synchronizacja. Dobra, gramy dalej w Neverwinter Nights. 22 Neverwinter Nights. Tak. Zajrzyjmy do tych trumien, ale ty to zrób. No dobra, tu jest zardzewiała włócznia. Tu jest pułapka. Klątwa, a pułapka. Nie, tylko negatywna energia. Okej, okay, obiekt zablokowany, muszę otworzyć. Okej. Okay. Nie przesunął? Zauroczenie osoby. Wezmę. O! Zombie wojownik. Wow, jakie efekty. Znowu FPS-ów nie ma. Okej, okay, zardzewiała buława. A jeszcze mam FPS-y. Nie, ja mam, tylko mówię, że zaraz nie będzie. Okej. Okay. Shurikeny. Tak, zauważyliśmy, że w tym pokoju wraz z czasem spadają FPS-y. Więc... brawo, BioWare. Okej, okay, to jest pawęż, niezidentyfikowana, to możesz zobaczyć. Nie, żebyśmy mieli używać. Pawęż plus 2. Okej. Okay. W tym są... ta... płonące strzały i strzałki plus 1. Okej, okay, to są... tam jest topór w kolejnej trumnie, weź go zobacz. Topór Neteresy, już chyba takiego mieliśmy? Nie wiem. Nasłuchiwanie 3, wiedza 3 i plus 1. Wampir wojownik. Ma wampiryczną regenerację? Ma po prostu regenerację. Aha. Bije mocno dosyć. No. Ten przyzwany. Okej, wiesz co? Rzucę sobie niewidzialność. I co? Po prostu będzie stał? Okej, rzucił się na niego. Mogę go zadźgać? Chyba nie mogę. Super. No, dobra. Dobra. W każdym razie złoto. I chyba odpocznę przed kolejnym. Przed otwieraniem kolejnych trumien. To i ja. Będzie nowy pająk. W zasadzie to teraz mam dwa zaklęcia czwartego poziomu. Spoko. Co jeszcze masz czwartego poziomu? Ulepszoną niewidzialność i leczenie. Krytycznych, tak? No tak, krytycznych. Na piątym jest już chyba uzdrowienie. O, siła byka, fajnie, przyda mi się. Okej. Wow. Nie zrobię porządku. Mi się wszystko rozjeżdża. Okej, okay. Zardzewiała. Od razu jak się podnosi rzeczy, wkładać do odpowiedniej karty, przeciągać. Ale nie mam, nie mam. Nie mam już miejsca. Okej. Okay. Zwiedzamy drugą połowę tej sali? Tak, zwiedźmy. Fajne rzeczy tutaj poznajdowaliśmy. O. O. Pająk. Sucks to be him. Chyba powoli zaczynają spadać. Tak. A ja idę na prawo. Do jakiegoś kibelka trafiłeś. Nie, to jest kokon. Nie ma pająków. Coś tam było w środku? Złota. 130 sztuk. Tutaj mamy stertę czaszek na ołtarzu. Okej. Okay. Złoto. I nic nas nie atakuje? Dziwne. To byliśmy? Czy nam się po prostu odkryło na mapie? Chyba się po prostu odkryło. Niewiadomych przyczyn. Dobra. Zobaczmy. Tron. A, można usiąść. To tu jest kibelek. Ej, au! Tamten tron daje pozytywne efekty, ten negatywne. Tak, mi dał zwiększoną siłę oraz zwiększoną inteligencję. A mnie prawie zabił. Zadał mi 81 obrażeń na 85 mojego zdrowia. Okej, okay, tutaj jest kwasowa strzała Melfa. To możesz wziąć. Tu jest złoto.
Wiesz co, chyba nie chcę sprawdzać kolejnych tronów. Mi w sumie podoba się to co teraz mam. Okej. Absolutnie to rozumiem. Możemy tędy przejść. Super, sprytnie. Ale co dalej? Dalej wyważymy. Czas na małą zabawę! Okej. Tym razem ja nie słyszałem tego efektu ataku. Ja też nie. To może właśnie być związane z tym pomieszczeniem. Okej. Okej. Szkielet wódz. I szkielet wojownik. Okej. Fajnie, że mi po upadanie podchodziło, bo sporo ataków na mnie wymieni przez przypadkowe kliknięcie. Fontannin z niewiadomym efektem. Ja wyłapię się tej poprawy. Może to po prostu pojemniki, tak? Tak, floryt. Topaz i melachit? Nie, zielony kamień. Ja trzymam te rzeczy. A, nie trzymam, bo wszystkie posprzedawałem. A, spoko. No i ostatnie pomieszczenie. Pełne nagrobków. Czy to jest cmentarz deweloperów? Kickstarterowców? Szkielet wódz. Noel, Paul, Sydney. A mają opisy nagrobki. Sydney. Sydney w grobie leży złożony niemocą, gdyż rzekł on raz druga nerka, a po co? Brent zawsze był spokojny, ale bardzo cwany, a przez dzikie bestie został rozszarpany. Ross, czarodziej, pirat, głupiec, kochany, kudławił się owsianką w pewien piękny ranek. Dave w grobie nawet nie zaznał on ciszy. Nachyl się, chrapanie usłyszysz. John. Potrawy króla próbował miło, zatrute jadło go wykończyło. Dan, z ładną żoną i gromadką dziatwy, żałuje biedak, że już jest już martwy. Kif, trudne jest życie niewolnika przyjemności, wciąż kobiety opłakują jego kości. Jaron, wędrowiec za dalekich mórz, ledwie kichnął, umarł już. Nolan, odszedł z tego świata Nolan nasz wspaniały, przez swą piękną sztukę na zawsze zapamiętany. Sung, za to, że królowej twarz zbyt brzydko namalował, koń go zdeptał, utopił i później pochował. Coś tu jeszcze? Spokój szkieleta wodza. Już wszystkie zgrobki sprawdziliśmy. Dobra. Dobra, uciekajmy stąd, bo znowu uciekły nam FPS. Aha. Ej, nie zdążyłem. A już przeszedłem, a potem lag mnie cofnął z powrotem. Dobra, mam dość. Tak, jak zwykle ja rozwalam ścianę, ona po chwili znika. Kto będzie pierwszy? A, trafienie krytyczne. Ostro. A co jest na środku sali? Punion. A, to ty. Myślałem, że to jakiś znacznik. Jest! Dotarłem! Ej! Te drzwi nawet się otworzyły. Super. Sprawdzasz prawe? Nie, czekaj. Próbuję kliknąć na cokolwiek. No już nieprzyjemnie się robi z tym. Bardzo nieprzyjemnie. Ciekawe, czy nas nie wywali z gry, jak będziemy przechodzić. Okej, ja już wszedłem. Okej, a mnie ściana zablokowała znowu. Pomieszczenie nazywa się Sala Martwego Wichru. Więc chyba tam, gdzie chcieliśmy dojść. No, zapowiadało się, że będzie martwo. O, złapałeś raka po drodze? Raka? Tak, raka. Mniej niż 60 FPS-ów powoduje raka.
jest udowodnione naukowo. Okej, okay, nie powinienem tak wchodzić radośnie. Martwy wicher. Okej, czekaj, czekaj. Spacerek. Wiesz co? Okej, dobra, chyba mnie zlogowało. Nie, no, poruszyłeś się trochę. Tak, ale wiesz co, co drugi raz klikam, to mnie nie słucha. Okej, już działa. Okej, dobra, mamy martwy wicher. To pająk? Tak, dawaj pająka. Chcesz ulepszoną niewidzialność? Nie, mam maskę niewidzialności. Jak będę potrzebował, to użyję sobie. Broń nieskuteczna. Walka się zaczęła. Okej, moja broń jest nieskuteczna. Pająka też. Widocznie robimy to nie tak. Okej, może zabijamy na... Zombie wichrą mnie bije. Okej, dobra, to idę do ciebie. Mogłeś nałożyć zbroję. Nie zdążyłem, pająk wyszedł do pająka. Okej, tu coś trzeba innego chyba zrobić, na to wygląda. No to ty się namyślaj, ja będę zabijał zombie. Dobra, rozejrzę się, czy coś tu można. Okej, zniknęła aura wokół martwego wichru. Więc może teraz można go trafić. Tak, teraz trzymuję obrażenia. Teraz już nie. Wezwał nową ten porcję. Okej. Oszołomił mnie, ogłuszył. No, mnie też. To nie fajnie, bo rzucił się na mnie większy zombie wichru, on ma sporo obrażenia. Ała, ała, ginę, ginę, ginę. Ewakuacja. Za późno. Okej. Okay. Oby się nie zapisało. Trzeba pewnie zacząć rozwalenia tego większego zombie. Spróbujmy. Okej, broń nieskuteczna. Ambitne. Zwiększone KP, zmniejszenie obrażeń. Pewnie do tego jest nieskuteczna, bo ma coś w stylu kamiennej skóry. Natomiast jest podatny na kwas. Zobaczę, czy mam kwasowe strzały. Mam strzały z kwasem. Okej. Okay. No ja nie mam, ale mam różdżkę kwasowego czegoś. A sam wicher, sam martwy wicher ma tylko zwiększoną niewrażliwość na ogień. Okej. Okay. No na razie ma chyba niewrażliwość na wszystko. Dawaj, jedziemy? Tak. Dawaj. Okej, okay, znowu. Nie oszołomił. Przywołaj pająka, bo on stoi tam, nic nie robi. A nie, bije się z zombie. No, teraz mnie trafił. Bez sensu są te ogłuszenia. To chyba mi odnowił ogłuszenie. Okej, okay, idę bić wicher, bo jest... Tak, 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 widzę. A, za późno. Dobra, to ja się rozejrzę po pomieszczeniu. Aha. Wiesz co, przed tym większym zombie wichru trzeba po prostu uciekać. Mieć nadzieję, że cię nie zastanowię. Są drzwi, przez które pewnie nie przejdziemy obecnie. Aha. Okej, zniknęła chyba. Zniknęła tarcza. Bij wicher. Atakuj, atakuj. Aha. Okej, okay, jest na skraju śmierci. Dobra, ostatnim razem da się go zabić. Uważaj, bo tamtą stronę jest ten, większy zombie. Widzę. Ja załatwię tutaj zwykłe zombie, żeby dało się ruszyć. Jak zniknie ochrona, to dobije. Wicher. O, dostałem ogłuszony. Idzie do ciebie? Jest na mnie. Nie zabił. Dobra, przed zabiciem. To jeszcze możemy go spróbować. Albo zabić tego wicha.
Jest na jeden strzał. Okej. Okay. Ej, padł. Nie, nie padł. Padł? No. A teraz cię zombie zabije. Okej. Okay. Wziąłem to i wychodzimy z tym. Dobra, masz rację. A one za nami pójdą. Odejdźmy trochę dalej od tych drzwi. Przygotujmy się. Okej. Okay. Okej, okay, wróciły już. Czas na małą zabawę. Szkielet był fajnie. Co z tego, z Likru? No wiem. To powinien mieć dobre obrażenia, więc będzie, może będzie mógł zranić tego. Tego większego zombie. O, wszedł kolejny zombie. Okej. No, tylko 36 HP. Wód. 7 poziom ma. Możesz sprawdzić jego poziom. Ma 7. Ale jak możesz sprawdzić jego poziom? Kartę postaci jego widzę. Aha. Mam więcej działań i zbadaj, tam mam kartę postaci. Zbadaj. Miecz dwuręczny plus 2, premie do ataku, takie tam. KP 15. Mhm. Chyba nie idzie ten duży. To olewamy go. Okej, okay, dobra, no to idziemy dalej. Dobra, gdzie teraz? No, zostało jedno miejsce, w które możemy pójść. Mm-hmm. Ewentualnie na zakupy, ale chyba nie potrzebujemy. Okej. Okay. Undrentide, zachodnia część. Wieża mistyków. O. To będzie mistyczny wicher? Może? Okej, wszedłem. Co my tu mamy? Dagged Feet! Dagged Feet! Się spotkaliśmy! A skala wyzwania bardzo trudna. Zobaczmy, co jest na regałach. Mechanika lodu, o, jestem zawiedziony. Świątynia wichrów, obrzędy i rytuały. Obrzęd trzech wichrów. Sztuka byka cieniem, miasto cieni. Wspaniała księ... O, poezja Daggeda Feeta! Rozpadła się. Sztuka bycia liszem. Miasto cieni. Czar. No, to weź. Okej. Okay. Mechanika lotu. Nie śpię już, nie śpię. Trzymajcie kurs, nurkujemy na 300 stóp. Co? Pewnie przez chwilę myślałem, że jestem szalony, co? 300 stóp. Ha, to właśnie przez takie bzdury wpadliśmy w to całe zamieszanie. 1000 stóp mówiłem, ale nie chcieli słuchać. 1000 stóp? Absolutnie, 1000 stóp to minimum. A najlepsze 2000. To takie zabezpieczenie w razie, gdyby coś poszło nie tak. Shadowar, oni zawsze utrzymywali przynajmniej 1000 stóp. A co mogłoby pójść nie tak? Cóż, na początek można spaść, a to zapewniłoby najwyższemu mistykowi, któremu przysięgało się lojalność, straszliwą i bolesną śmierć pod stertą walącego się gruzu. Później włóczysz się bez celu, przez lata targany poczuciem winy. Twoim jedynym kompanem i źródłem ciepła jest niewydarzony żywiołak ognia. Zaś w tym samym czasie sprytni Shadowar
mieszkańcy rywalizującego z nami miasta przejmują kontrolę nad szkołą najwyższego mistyka. Oho. Przepraszam bardzo, potrzebuję twojej pomocy. Naprawdę? Zwracasz się więc nie do tego gryzonia. Od takich rzeczy są chyba kosmiczne chomiki, nie? Już kiedyś próbowałem pomóc, słyszysz? 1000 stóp mówiłem, nie chcieli mnie słuchać. Poluję na meduzę imieniem Herodis. Tylko mi się tu nie rozkraj, wszyscy mamy jakieś problemy, kumasz? A co do tego 1000 stóp, to taki środek zapobiegawczy, w razie gdyby coś poszło źle, bardzo źle. Shadowar zawsze zachowywali bezpieczne minimum. Wybacz, że pytam, ale wspominałeś coś o żywiołaku ognia, prawda? Mówisz o małym ogniu? Nie przejmuj się nim. Mózg już dawno mu się zagotował. Potrafi jednak skrzesać niezły płomyczek i odstraszyć Shadowar. Poza tym przydaje się, gdy trzeba z kimś pogadać. Shadowar? Tak, kiedy żył jeszcze mój pan, najwyższy mistyk, ten... jak mu tam... Jeden z jego uczniów zdradził go i założył konkurencyjne miasto. Warto chyba dodać, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to student ten mógłby sporo nauczyć mojego pana. Gdy latające miasta Neterilu zaczęły spadać na ziemię, miasto zdradzieckiego studenta unosiło się na bezpiecznej wysokości ponad 1000 stóp. No i widzisz, miał czas, żeby przenieść je bezpiecznie do sfery cieni. Do sfery cieni? Jak on to zrobił? Och, to wiedzą tylko bogowie. Zawsze miał chłopak łeb na karku. Tak czy inaczej, ten międzysferowy transfer miał trwały charakter. Mieszkańcy, poza kilkoma wypadami do Undrentide, pozostali tam na zawsze. Nazwali się zaś Shadowar. Skoro są więzieni w sferze cieni, w jaki sposób dostają się tutaj? Posłuchaj no. Fakt, jestem zabójczo inteligentny. Nie oznacza to jednak, że muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, jasne? Te miasta były wrogo nastawione do siebie. Szpiegostwo przemysłowe kwitło. Musiała więc istnieć jakaś międzysferowa furtka. Tak czy inaczej, od czasu katastrofy wielu z nich zadomowiło się tutaj, w wieży. Teraz zaś ktoś aktywował mytal i zrobiło się gorąco. Domyślasz się, że nikt nie chce spaść, prawda? To też kradną różne przedmioty. Cóż takiego kradną? O, wszystko związane z magią mojego pana. Szczególnie mroczny wicher. Tak po prawdzie to rozkradają wszystko. Cegły, zaprawę, wszystko. Myślę, że chcą ich użyć u siebie. A ty tak sobie leżysz i masz wszystko gdzieś? Szczurem jestem. Mądrym, gadającym szczurem, ale szczurem. Jednak rozgarniętym na tyle, by wiedzieć, że nie warto zadzierać z Shadowar. Jeśli cegły mają dla ciebie tak wielkie znaczenie, to proszę bardzo, możesz o nie walczyć. Jeśli będziesz mieć okazję, to wskocz do jednego z tych ich portali i sprowadź zagładę na ich cholerną ojczyznę, A zresztą, co mnie to obchodzi? Undrentite jest martwe. Do tego właśnie prowadzi ignorowanie przepisów bezpieczeństwa. Nieważne. Nie mogę. To cię nauczę, żeby nie wywoływać szczura z lasu. Przygotuj się. A? Chyba, że zamiast zakończyć rozmowę wezmę Escape. Okej. Okay. Tak zrobiłem. Oszczędźmy Daggeta Fita. Tak, jestem jego największym fanem. To wszystko jest sprawdzone, prawda? Wszystkie biurka, regały. Wieża mistyków, drugie piętro. Okej, okay, portal cienia. Okej, okay, wygląda na to, że się jednak przeniesiemy do Shadowar. Shadowar, wojownik. Spacerek. O, no, najwyższy szczęście. Mistyk ożył. Gdzie bym trzeba wam zrobić? Włącz niewidzialność. Jest tutaj. Jak podajesz bliżej, to go zauważysz. Spoko, tylko wezmę bełt. Ja go zabiję. Leczy się ciągle. A ja ciągle podłuję. Kolejny Shadowar idzie. A podłuję przez to, że jestem... niewidzialny. Wiesz co? Zaraz na to zaradzę. Okej. Prawdziwe widzenie. O. Tak lepiej.
Jeszcze się leczyła podką. No, tak dużo lepiej. Ile ona ma tych potek? No, w końcu. Szkielet utknął na dole. Okej. Kolejny szadowar zdobyć. Temu nie pójdzie tak łatwo. Już mam prawdziwe widzenie. Prawdziwe widzenie tylko na mnie działa, tak? No. O, wszedłem się z portem. Tak, a tutaj pojawili się magowie. Portal się zamyka. Chyba. Przed chwilą go nie było. Tak, zamknął się. Może jak zabiję tych magów, to się pojawi ponownie. Czy ja mogę przez niego przejść z tej strony? Okej. Ja na razie jeszcze go nie widzę z powrotem. W końcu się pojawił. Chciałem jeszcze szczątki pozbierać. Okej, pojawił się. Ja idę do niego. Okej, przeszedłem. Strefa cieni. Może sfera? Sfera. Mamy tu kilka shadowarów i wyjścia z portali. Będziemy musieli przemieszczać się pomiędzy sferą cieni a Undrentide. Okej, dobra, no to idziemy. Załatwiamy. Załatwię najpierw maga. Co najbardziej denerwujące. Okej, teraz to zrobicie. Okej, prawy czy lewo? Dobre pytanie. Przydatny zwój, ożywienie martwych. Okej, ja już mam jeden, więc możesz sobie wziąć. Oraz buty obierze światło. Czyli premia do kondycji, tak? Tak. Jakie mam na sobie? Obierze światła, dokładnie takie. To wiesz co możesz mi dać, bo ja mam buty zręczności, ale mam już jedną premię do zręczności, więc ona nie jest mi już taka potrzebna, tak potrzebna. Leżą na ziemi. Okej. To mi zwiększy HP-ki o ponad 10. Fajnie. Chodzimy? No. Dobra, ja pierwszy. Tam jest ten jeden Shadowar. O, jakiś mag się tu pojawił. A tu zdrowicie. Dobra. A, ja ją załatwię. Ciemny mag, tak? O, i znowu pojawili się zdrowiciele za nami. Aby przejść, musisz posiadać klejnot cienia. Ja mam klejnot cienia. Tak od razu. Oni czasami dropią klejnoty cienia, tak, jak... Tak. Mogę ci dropnąć jeden, jak chcesz. Ja mam klejnot, ale dostałem promieniem negatywnym. Okej, wchodzę. O, strzelają. Uważaj, padniesz zaraz. No, mnie też masakrują tymi promieniami negatywnej energii. Uważaj tam. Dobra, ale... Wypiję sobie. Raz, zresztą teraz go zabiję. Dobra. No nie mamy wyboru. Możemy to odpocząć? Możemy. Możemy?
Nie tak szybko powie się, nie możemy. Okej. Czy jakieś klejnoty cienie zapasowe, czy one się kasują wszystkie za każdym razem jak przejdziemy? Nie mam żadnych zapasowych, nie wiem czy się kasują. Ja zebrałem chyba parę zapasowych, ale teraz nie mam żadnych. Dobra, idziemy? Tak. Okej, wchodzę. Drobne jakieś? Tak, coś tam jest. Okej. Bierzesz? No. Dobra, to ja wezmę następny. Dobra. O, wszedłem. Okay. I mnie też wzięło, jak przeszedłeś... A, wystarczy jeden klejnot. Nie. Dziwne. Nie wiem. Wciągnęło mnie do tego typu. Okej. Co to mamy? Nic tu nie ma. Póki co. Nic tu nie ma. To jest skrzynka. Okej, poczekaj, czekaj. Shadowarzy. A ja próbuję ich wystrzelać najpierw. Zakręcie. A, plantany. Mogę teraz złożyć tą tarczę? Nie mogę strzelać. Paraliż, okej. Okay. Słabo, ja się wycofam trochę. A ja umieram. Niedobrze. Ale przeżyłem. Dobra, spróbuj się uleczyć może. Mam parę mikstur. Próbuję ich odstrzelać dalej. O, 18 za promień negatywnej energii. Okej, okay, zabili ci. Widzę. Okej, okay, ja uciekam. Leczę się. Idzie za nami. Dobra, fajnie. Okej, okay, czekaj. Muszę się uzdrowić. Dobra. Ja jeszcze jednak nie jestem gotowy, żeby tam wejść. O. Paraliż. Okej, okay. Ja też ginę. Okej, okay, dobra, tutaj mamy sporo miejsca, do którego możemy się wycofywać. Ja tu poustawiam trochę pułapek. A myślisz, że będą za nami szli? Myślę, że tak, że ich zaklęcia mają ograniczony zasięg. Ja poszedłem spać. Okej, okay, dobrze. W razie czego wycofujmy się tutaj i odpoczywajmy. Okej, okay, dobra, zagrywałem ich przez przypadek. Idą tutaj chyba. Okej, okay, dzięki, idę strzelać do nich. Ha! Padła od pułapki. Okej, okay, to paraliż powoduje. Tak mówisz? No... Tak mi się wydawało. Że to jakieś bezpośrednie zaklęcie powodowało paraliż. Ale mogę się mylić. Dobra, czekaj. Te pułapki dobrze zadziałały. Ale został tam tylko jeden mag. Tak? Nie. Więcej.
Ja ustawię tutaj jedną. Jeżeli mi się uda. Tak. Dobra. Zagruję ich tutaj. Gdzie idzie? A, rozmyślił się. No chodź tu, no chodź tu. Sąciuszki, idzie. Fajnie nad nie ruchomił pułapki. Okej, idzie kolejny. Ten za to dwie zgarnął. Spoko, mam ich całą zakładkę. Okej, już powinien chyba zostać tylko jeden tam mag. Co robię? Dobra, to już ich załatwię normalnie. No, chyba te macki właśnie paraliżują. Sparaliżował cię? Tak. A chyba zadają też obrażenia. Tak, tak. Okej, bełt. Sztuki złota. Dobra, zanim wejdziemy, to odpocznij. Na siłę. Okej, dobra. Ale myślę, że również czas na przerwę. KitKata nie będzie. To co? KitKata nie będzie. Dobra, w następnym odcinku wchodzimy tam dalej. I chyba zdobędziemy ostatni wicher, który jest wicher mroku, tak? Jakoś tak. Mroczny wicher. Tak. No to widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej. Hej. Do zobaczenia.